Jest nowy dekret arcybiskupa poznańskiego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa. Naszym gościem przy telefonie jest ksiądz profesor Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Księże profesorze, jeśli można, zacznijmy od zdrowia zakażonego wirusem księdza biskupa Szymona Stołkowskiego. Jak się czuje ksiądz biskup? Ksiądz biskup czuje się dobrze, ma typowe objawy dla tej choroby, ale jest ciągle w domu, w samoizolacji. Wszystko idzie ku dobremu. A przebywający na kwarantannie ksiądz arcybiskup jest zdrowy, czy przeszedł badania też na test? A ksiądz arcybiskup jeszcze nie przeszedł testu, na pewno taki będzie wykonany. W tej chwili jest na kwarantannie. Ale też czuję się dobrze, także nie ma tutaj powodów do zaniepokojenia. To ukłony i pozdrowienia dla obu biskupów. Przejdźmy teraz do dekretu księdza arcybiskupa Gądeckiego. Zacznijmy może od przypomnienia jednak o obowiązującej od maja przecież dyspensie, od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej. Proszę powiedzieć, dla kogo? W zasadzie ta dyspensa obowiązuje od samego początku pandemii, czyli od marca. Mhm. Już wtedy w pierwszych dekretach dotyczących duszpasterstwa w czasie tego zagrożenia epidemiologicznego ksiądz arcybiskup udzielił dyspensy przede wszystkim osobom starszym, kobietom w ciąży, osobom z objawami infekcji, co jest dosyć oczywiste, dlatego że osoby, które są chore, w ogóle są zwolnione od obowiązku uczestnictwa w mszy świętej. Natomiast udzielił jej wówczas także osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem i przez cały czas trwania pandemii. Ciągle ta dyspensa obowiązuje, także osoby, które czują taką ogromną obawę, mogą czuć się związane z obowiązku uczestnictwa w niedzielnym mszy świętej. No do tego dzisiaj doszła informacja dosłownie przed kilkunastoma minutami o tym, że Poznań i okolice, a także parę innych powiatów znalazły się w czerwonej strefie. Jak rozumiem, to też będzie dotyczyć tych, którzy uczestniczą, czy którzy mieszkają na terenie czerwonej strefy, tak? Czerwona strefa oznacza 50% obłożenie obiektu sakralnego, czyli może uczestniczyć we mszy świętej 50% uczestników, którzy w tej świątyni jakoś znajdują miejsce, więc na pewno dotyczy to, sama dyspensa oczywiście będzie dotyczyła wszystkich, natomiast my musimy zwracać uwagę na to, żeby w świątyniach po prostu nie było przepełnionych. Mhm. Czyli dokładnie tam jest kwestia 50%, tak? Bo tego nie doczytałem. Czerwona strefa, według dotychczasowych zasad oznacza 50%. Trochę to jest trudno czasami przełożyć na liczby, natomiast myślę, że wszyscy mamy wyczucie i rozumiemy, że chodzi o to, żeby po prostu nie było dużych zgromadzeń w świątyniach. Dobrze. Ksiądz arcybiskup pisze też w tym dekrecie, o tym, kto i kiedy musi nosić maseczkę w kościele i w czasie nabożeństw. No, maseczki są już naszym stałym punktem przypominanym ciągle w czasie pandemii. Przez władze cywilne, ale też przez władze kościelne od samego początku prosimy o to, żeby dezynfekować dłonie przy wejściu do kościoła. Wiadomo, że w zamkniętych pomieszczeniach konieczne są też maseczki. My ciągle o tym przypominamy i w zasadzie myślę, że tego przypominania nigdy nie będzie za dużo. To dotyczy również służby liturgicznej, przede wszystkim ministrantów, osób biorących udział w liturgii. Także, i to jest pewna nowość wynikająca z tego dekretu, dotyczy to koncelebransów, przynajmniej wtedy, kiedy są blisko wiernych, na przykład w czasie procesji liturgicznej, czy wtedy, kiedy rozdają komunię świętą. Aha, i wtedy powinni mieć też, powiedzmy, czy zasłonę, czy... Powinni wtedy mieć maseczki. Mhm. Wtedy, kiedy zbliżają się do ludzi, zawsze osoby ze służby liturgicznej powinny mieć maseczki, ale tak jak nas o tym przekonują władze sanitarne, jest to głównie dla dobra innych ludzi. To musimy mieć gdzieś w pamięci, że nie tylko chodzi o nas samych, ale chodzi o to, żebyśmy nosząc maseczkę nie zarażali innych ludzi. Jak powinno wyglądać przyjmowanie Komunii Świętej? Komunię Świętą już od samego początku też rekomendujemy dwie zasady. Po pierwsze, że można ją przyjmować na rękę i wszystkie
dokumenty Kościoła, wszystkie wypowiedzi wyraźnie podkreślają, że nie ma w tym nic niegodnego, jeśli przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, tak samo jak gdybyśmy przyjmowali ją do ust. Natomiast księża, którzy celebrują mszę świętą, muszą wyraźnie zachęcić do tego, żeby przystępować do Komunii Świętej w dwóch różnych procesjach. Każda z tych grup osób, czyli osoby, które pragną przyjąć komunię na rękę i które pragną przyjąć do ust, mogą to uczynić ze spokojem od celebransa. On sam przedtem dezynfekuje zawsze ręce, także możemy być spokojni, że robimy wszystko, by Komunia Święta na pewno nie niosła ze sobą jakichś niebezpieczeństw, gdy chodzi o przenoszenie tego patogenu. Skoro jesteśmy, księże profesorze, przy właśnie Komunii Świętej, no to też wiadomo, że to jest zagrożenie dwustronne, bo wierni mogą przynieść kapłanowi, kapłan może przynieść wiernym, czego mamy już dowody w niektórych parafiach, ale czy ksiądz profesor ma jakieś, czy kuria ma jakieś nowe informacje o tym, o jakichś właśnie zagrożeniach epidemiologicznych, czy zakażenia koronawirusem w poszczególnych parafiach na terenie archidiecezji? Żadnych nowych nie ma. Zagrożenia głównie docierają tutaj przez media, bo często źródłem informacji są tutaj właśnie służby sanitarne. Rozumiem. Natomiast to na pewno nie jest tak, że parafie zarażają, bo zarazić się możemy wszędzie. To miałem na myśli, może się nieprecyzyjnie wyraziłem. Chciałem zapytać jeszcze, bo też pojawiają się w tym dekrecie zalecenia na okoliczność Dnia Wszystkich Świętych. Wszystkie uroczystości, które będą przed nami, będą wymagały od nas jakiejś samodyscypliny. Pierwszą zbliżającą się jest uroczystość Wszystkich Świętych i z troską patrzymy na cmentarze, które często gromadzą rzeczywiście tłumy wiernych. Prosimy o to, żeby rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych na jakiś dłuższy okres czasu. Wiadomo, że akurat w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, ale przecież można to rozłożyć na kilka tygodni, nawet na cały miesiąc listopad. Prosimy o to, żeby zachować jakąś szczególną ostrożność, a ksiądz arcybiskup też zwraca się z taką prośbą, żeby rozważyć, czy na pewno konieczne jest organizowanie nabożeństw w sam Dzień Wszystkich Świętych. Tym bardziej, że jest to właśnie niedziela, więc spędźmy ten dzień w świątyni, w kościele. Nie gromadźmy się blisko siebie na cmentarzach właśnie po to, żeby nie było to źródłem roznoszenia tego wirusa. Czy tym samym oznacza to, że nie będzie tych nabożeństw czy mszy świętych na tych największych cmentarzach, które co roku się odbywały z udziałem zresztą też biskupów często? Jeszcze decyzje szczegółowe tutaj nie zapadły, natomiast jestem przekonany, że na pewno w Poznaniu, gdy chodzi o te dwa wielkie cmentarze, na pewno takich nabożeństw nie będzie. Zawsze strona kościelna organizowała nabożeństwa na cmentarzach komunalnych. Tak, no właśnie o to pytam między innymi. Natomiast cmentarze parafialne to jest jakby decyzja, która należy do proboszczów, ale najprawdopodobniej nie będą to też. Tak to jest rozumiane przynajmniej przez wszystkich, żeby takich jednorazowych jakby okolicznościowych nabożeństw, czy to były msze święte, czy to były po prostu nabożeństwa, żeby ich po prostu nie było. No to prawda, że zwłaszcza na tych wiejskich, mniejszych cmentarzach, prawda, ludzie się gromadzą, zwłaszcza w okolicach, czy to nabożeństwa, czy wręcz po prostu mszy świętej odprawianej na cmentarzu takim wiejskim czy podmiejskim. Tak jest. A strefa czerwona dodatkowo komplikuje jakby tutaj sprawę, bo dotyczy też przestrzeni otwartych, nie tylko wnętrza świątyni, więc tutaj trudno to sobie w ogóle wyobrazić. I na koniec, księże profesorze, jeszcze jeden temat, bo w tym roku też, jak zrozumiałem, nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich w domach wiernych, no nie będzie tej kolędy. W jaki sposób, czym chcecie ją zastąpić? Pandemia do stycznia z pewnością jeszcze będzie trwała, więc jest rzeczą zupełnie oczywistą, że trudno chodzić po domach w takich okolicznościach z wizytą duszpasterską. Nie będzie tradycyjnej kolędy, natomiast myślę, że będziemy starali się ją przeżywać w jakiś inny sposób. Ksiądz arcybiskup proponuje, żeby w parafiach mniejsze grupy mieszkańców gromadziły się
każdego dnia wieczorem na mszy świętej. Jest to jakaś propozycja, żeby mieszkańcy jakiejś ulicy na przykład albo jakiegoś bloku gromadzili się właśnie na modlitwie, na Eucharystii. Często znamy się tylko przelotnie. Możemy też przyjść wspólnie do świątyni. To jest nasza propozycja duszpasterska, która zakłada z jednej strony zachowanie pewnego dystansu społecznego, z drugiej strony też pewną dobrowolność, bo wtedy nikt już nam nie puka do drzwi i my czujemy jakby się w pełni odpowiedzialni za tą decyzję. Natomiast ważne jest to, żebyśmy zachowywali pragnienie wspólnoty, bo dla całej tej pandemii dość charakterystyczną rzeczą jest też to, że budzą się w nas takie reakcje z punktu widzenia nie tylko chrześcijańskiego, ale także ludzkiego, czasami niewłaściwe, typu właśnie ratuj się kto może. Nie możemy być wszyscy przeciwko wszystkim. To, do czego zachęcamy, to jest przede wszystkim wzmacnianie pewnego poczucia braterstwa i wspólnoty. I na pewno taka wspólna modlitwa także będzie nam w tym czasie szczególnie potrzebna. Kolęda może stać się taką dodatkową okolicznością, żeby poczuć się we wspólnocie, chociaż z dystansem społecznym. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ksiądz profesor Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Jak gdybyście Państwo chcieli, byli zainteresowani zapoznaniem się bardziej ze szczegółowymi uchwałami tego dekretu, czy powiedzmy tym opisem tego dekretu, to można znaleźć go na stronie Archidiecezji Poznańskiej archpoznan.pl.